Hej Osu, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena i wracamy tu, zagrajmy w Skyrim. Wracamy sobie z naszego wspaniałego save'u. No, wczytuj się. Okej, mam nadzieję, że to się dość szybko wczyta. Jak nie, to spróbuję was po prostu zagadać. Miałam zamiar sobie dzisiaj troszkę dużo ponagrywać, tak na zapas, nie wiem, 12 odcinków mniej więcej, tyle mi się mieści na dysku, żebym miała jeszcze wystarczająco miejsca, żeby to porenderować wszystko. Jednakowoż niestety zebrało mi się trochę zajęć. Ostrzegałam, że tak może być na Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam. Tu jest zimowa twierdza. A tak, bo ja tam mam wejść po prostu, dobra. No właśnie, ostrzegałam na Instagramie, na którego zapraszam. Link jest w opisie. Ja tam często daję informacje, że dzisiaj będą takie i takie odcinki, dzisiaj nie będzie odcinków, ale tak jak na przykład dzisiaj napisałam, że dzisiaj nie będzie odcinków, bo niestety skończyły mi się, a ja nie mam Jak czasu rzadko ich zimową twierdzę nagrywać. odwiedzają ludzie tacy jak ty. W sensie, że mordercy? Tak. Kiedyś pewien rzezimieszek próbował mnie O, obrabować. właśnie, Mlior, Biedak cześć. chyba narobił w zbroję, gdy dobyłam ponurego siekacza. Dobra, lecimy ratować zimową twierdzę. Wow. A ja jeszcze. Chciałam wam coś jeszcze powiedzieć. Po prostu. Nie mam za dużo czasu. Udało ci się Do przeżyć. nagrywania ostatnio. Czy to I tyle. znaczy, że to masz? Miejmy nadzieję, że jest to tak potężne, jak sądzili psy dzikowie. Gdzie jest Mirabel? Ona nie dała rady. Gdy stało się jasne, że będziemy musieli uciekać, została z tyłu, by zapewnić, że reszcie nie stanie się krzywda. Szlachetnie. Chodźmy tam. Będę tuż za tobą. Nie będę się go Jeśli pytać za... jesteśmy żywi, ktokolwiek z nas to przeżył. Nie powinniśmy byli tego tu przynosić. Nie będę się go pytać, dlaczego jest tutaj, bo przecież widzę, że jest gigantyczna tarcza. Laska Magnusa. Co tam to do lewej ręki? A do prawej dam sobie aurę Azury. Zdziwię się, jeśli ktokolwiek z nas to przeżył. A! Teraz mam iść do komnaty żywiołów i pewnie użyć laski na... A, to jest porzucona przeze mnie książka, która zacięła się w przestrzeni. Niech ktoś się ruszy! Co ty robisz do diabła? Przecież wszyscy powinni zostać ewakuowani, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No, zobaczymy, zobaczymy. Pokonaj Ekano, tak? Chyba nowy łuk. Dokładnie to myślę. Mam w swoich rękach moc zdolną zniszczyć ten świat, a ty uważasz, że możesz coś z tym uczynić? Mam déjà vu. Czary nie działają. Mam już dość twoich żałosnych prób magicznych. Nie możesz mnie tknąć. Laska, użyj jej na opór. Wiatr! W porządku. Wciąż nalegasz? Dobrze. A, ten się zajął nimi, tak? A ja tu krążyłam w poszukiwaniu swoich Więc chodź! strzał. Załóż ją. Zamknij to w cholerę! Przynajmniej mam tego użyć. A nie! Z nim mogę po prostu walczyć. Tak właściwie to pasowałoby. Jakąś miksturę, no właśnie.
Jol! Ho! Hej, zamknięte. No. Zamknij się, kulo. Tak to mam robić, tak? Tak mi się wydaje. Ankanu! Chodź tu! Gin, cholero jedna. A wy wstawać! Nie zamierzam walczyć sama z tymi stworkami. Tak bardzo trafione. Okej. Okay. Teraz ty. Przepraszam, że nie mówiłam nic podczas tej pseudo-walki z Arkanem, ale... Zastanawiałam się, czy to, co robię, jest rzeczywiście... Powinnam to robić. Co mnie przesuwasz? Cieszę się niezmiernie, to zbliżę. Super. Będzie coś takiego fajnego? Wielki kryształ. To w sumie dobrze. Brakowało mi takich podróży. Przemierzanie Skyrim zawsze. Wiedziałem, że ci się uda. Co teraz robimy? Ja nie wiem. Ankanu zniknął, ale cokolwiek uczynił oku, najwyraźniej wciąż to działa. Nie mam pojęcia, co robić. O, to ty, ten z przycisków. Wiedzieliśmy, że zwyciężysz. Dzięki. Twój triumf uzasadnia naszą wiarę w ciebie. Twe czyny dowodzą, że oddanie ci przywództwa na Akademii w Zimowej Twierdzy jest słusznym. Co teraz robimy? Oko stało się niestabilne. Nie może tu pozostać, bo mogłoby zniszczyć Akademię i ten świat. Należy je zabezpieczyć. Czyny Ankano dowodzą, że ten świat nie jest gotowy na coś takiego. Będziemy go strzec. Póki co. Masz teraz okazję kontynuować pracę na Akademii i wieść spokojne życie. Dziękuję. Przyjmij naszą wdzięczność, arcymagu. Proszę. Jestem arcymagiem będący zabójcą, który zabija wszystko i wszystkich na swojej drodze. Najwspanialszy arcymag w historii Akademii Zimowej Twierdzy. Pięknie. Udało się. Dzięki tobie Akademia jest znowu bezpieczna. Wiedziałem, że ci się uda. Śmiem twierdzić, że psi dzikowie mają rację. Moim zdaniem nikt bardziej nie zasługuje na zostanie arcymagiem. Masz, to należy do ciebie. Komnaty arcymaga też. Jeśli będziesz mnie potrzebować, służę radą. Super. Okej. W porządku. Dobra, przejdziemy się teraz do właśnie naszych kwater. Ponieważ chcę zobaczyć, co tam jest. Jeszcze w tym odcinku przejdziemy się do naszych... To są w ogóle zioła wszystkie, do chemii, alchemii i tego wszystkiego. Oset. Mi by się przydały dzwoneczki, kostuchy, lewanda, błękitny górski kwiat, tylko że ja bym nie chciała błękitnego górskiego kwiatu. Acz, fioletowy górski kwiat. O, purpurowy. Do czego mi to jest, to się dowiecie kiedy indziej. Będę go na razie sobie zbierać. Co tu jest? Byłam nieustraszona i zbytnio ryzykowałam. Cieszę się.
To jest jakiś sztylet, który mi jest niepotrzebny. Te butki są... no, dość drogie, ale nie chcę ich zabierać. Co jest w kufrze? Złoto. Złoto zawsze na propsie, proszę. Kolejny kamień. Mhm. Czy tutaj... co one, że kostuchy? Tyle skrzydła. Lewanda. Pisanka. O, mikstury. W sumie chcę tylko te... które dają mi życie. Co prawda nie przeczytałam, czy tamte dają mi życie, tylko po prostu zgarnęłam wszystkie, które były. Ale to jest jakiś cesarski raport, tego nie chcę. Dobra. Zebrałam już stąd to, co bym chciała. Będę się tu jeszcze przechadzać z powodu właśnie tego kwiata purpurowego. Po co mi on jest, dowiecie się, jak go zbiorę do końca. Będę musiała jeszcze sobie sprawdzić, czy to na pewno jest purpurowy kwiat, ale tak mi się wydaje. Potrzebuję ich bodajże 4. To też będę musiała sprawdzić. I tak. Co teraz? Słyszę cię cienisty. Mój wierny rumaku. Okej, lecimy. Przepraszam was, jeśli komentarz jest taki średni, ale jestem naprawdę po całym dniu i kręcę to, no może niekoniecznie na siłę, ale jestem troszkę zmęczona. To są nasze wspaniałe rzeczy. Tak, tutaj chcę zostawić ciebie. To chcę sprzedać. Jak większość tych rzeczy, to też chcę sprzedać. Chociaż to by ładnie wyglądało w siedzibie tych zabójców. W sumie podobnie jak to. Ale dobra. Amulet Savosa zwiększa magię. Oha, właśnie, przypomniał mi jedno z was. Mi przypomniało. Cały czas zapominam ników. Przepraszam bardzo, że noszę amulet z maną. Co mi się bardzo nie podoba. To sprzedam. To są moje butki. Bo nowa tarcza. Bo nowe buty. Fragment amuletu Geldura. Maska Marokena zostawimy. Okej, to jest ten naszyjnik, który ja powinnam nosić. A noszę ten. Na pewno? Zaraz. Skradanie się lepsze o 10, rzucanie czarów zniszczenia kosztuje 10% mniej. Nie, no ja dobrze noszę naszyjnik. Skąd ja mam tego boosta od many? Nie wiem, może jakieś działanie mikstury czy czegoś tam? O, właśnie, szatarcy maga. I to w sumie wszystko. Nie, bo naszyjnik mam dobry, mam zwiększający kondycję. Nie chcę zwiększającego zdrowia, bo kondycja mi jest ważniejsza jest dla mnie jako dla łowcy. Ale zobaczmy sobie umiejętności. No mam zboostowane. Od czego to mam? Może od stroju? Buty słowika. Noszący cicho się poruszać. 20% wyobrażeń. Może rzucanie czarów zniszczenia, to może to mi daje. A tak bronią jednoręczną 20% więcej obrażeń. Zwiększa odporność. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Coś mi daje boosta, może nie wiem. Nie wiem, miałam amulety te, które powinnam mieć. Zajebiście wygląda ten miecz. Dobra. Co ja tutaj mam? W tym momencie, szczerze mówiąc, pasowałoby się przejść po sklepach i opróżnić swoje kieszenie, szczerze mówiąc. Więc sobie zaczniemy to robić teraz i za minutę skończę. Bo wtedy skończę odcinek. I w przerwie między odcinkami sprzedam resztę. Przeniesiemy się do mglistej twierdzy, bo stąd jest bliżej na targowisko.
Okej, nawet zamknięte w środku nocy. Siądźmy sobie. I czekaj. Z 12 rano? Aha, dobra. Północ. Okej. 12-godzinna pora, tak? O, mniej więcej 10 się tutaj złażą. Niby jest, że są otwarte od 8, ale się sklepikarze i wszyscy zaczynają przychodzić tutaj dopiero od godziny 10. Trzeba było mnie widzieć, no właśnie. Mąż Darcy mnie wykończy. Chcesz coś tylko to, co widzisz. Okej, okay. Czy masz? Nie masz. Wątpię, żeś miała tu coś ciekawego. W sumie ta ruda by mnie interesowała, ale nie za bardzo teraz. Dendrycznych ci nie sprzedam. Palmerski ci mogę sprzedać. To sobie wsadzę do... na wystawkę to też. I tak. Nie masz złota. A, w sumie taka różnica to mnie... Wróć, gdy zechcesz. Parę sztuk złota. Przecież na sprzedaż. Jakoś mi się chce wątpić, szczerze mówiąc. Okej. Taka różnica też mi jakoś za bardzo nie przeszkadza. Bezpiecznej podróży łaziku, tak? Nie, przeniesiemy się tutaj. Najpierw do tego czarodzieja tam chcę podejść, bo on kupuje kosztowności. W sensie właśnie takie naszyjniki, pierścienie i inne takie pierdoły. Później u innych sklepikarzy mi jest łatwiej wysprzedawać i oczywiście jest noc. Ale dobra, idziemy sobie do środka. Ja wam w tym momencie podziękuję za uwagę, a następny odcinek rozpoczniemy sobie, jak już wszystko posprzedaję. Więc dzięki i na razie.